Falubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Cześć, tu Mateusz Tonder. Postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadaliście na Facebooku. No i myślę, że zaczniemy. Pierwsze pytanie. Wojtek, od sezonu 2019 jesteś zawodowcem. Co zmieniło się w Twoich przygotowaniach do sezonu? Na pewno zmieniło się to, że mam swój warsztat. Treningi zostały takie same u trenera Walczaka, chociaż mam indywidualnie. A reszta pozostała taka sama. Drugie, Patrycja, czy twoja dziewczyna nie jest zazdrosna o to, że często wyjeżdżasz na zawody i nie ma ciebie w domu? Nie wiem, nie rozmawiałem z nią na ten temat, ale na pewno się bardziej martwi o mnie, jak wyjeżdżam na zawody, niż jest zazdrosna, ale zawsze stara się mi dopingować i trzyma za mnie kciuki. Trzecie, Edyta. Jaki jest twój ulubiony film? Nie mam jakiegoś ulubionego filmu, ale ostatnio oglądałem Tysona i mi się spodobał. A najbardziej lubię oglądać komedię. Czwarte, Marcin. Czy lubisz gotować? Jakie danie wychodzi tobie najlepiej? Nie lubię, ale gotuję. I najlepszym daniem, jakie mi wychodzi, to chyba są naleśniki. Piąte, Łukasz. Jakiej muzyki słuchasz jadąc samochodem? No na pewno nie Radio Maryja, ale może Radio SK i mam tam parę fajnych płyt. No i ich słucham. Sponsorem filmu jest Centrum Kamienia Franco. Spieki kwarcowe i kamienie naturalne. Szóste. Jacek, jakie masz plany indywidualne na sezon 2019? Na pewno dobrze punktować i w młodzieżówkach, i w ekstralidze. A zobaczymy, jaką formą będę dysponował. Wtedy będziemy myśleć dalej. Siódme, Magda, czy nie przeszkadza tobie popularność w Zielonej Górze? Nie przeszkadza mi. Ósme, Mariusz, iloma motocyklami będziesz dysponował w sezonie 2019? Dwoma nowymi motocyklami i jeden na treningu, jak mi Patryk pożyczy. Dziewięć. Dawid, czy myślisz o startach w ligach zagranicznych? Była możliwość startów, ale zrezygnowałem i skupiam się tutaj na ekstralidze. 10. Gabrysia, czym dla ciebie jest jazda w jednym zespole z takimi zawodnikami jak Protasiewicz, Dudek, Waculik czy Peterson? No, nie wiem, na pewno będą dużo podpowiadać i motywować, ale zobaczymy, jak to sprawdzi się w sezonie. 11. Mirosław, jak czujesz się po treningach akrobatycznych? Na pewno bardziej rozciągnięty, ale jeszcze robimy bardziej siłowe treningi, więc będę mógł się wypowiedzieć na koniec przygotowań. 12. Grzegorz, jak współpracuje się tobie z trenerem Adamem Skórnickim? Na pewno pozytywny człowiek. W sezonie daje wiele rad. I dobrze mi się z nim współpracuje. Konie. Wideorejestratory 24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria. Sponsorem filmu jest Centrum Kamienia Franco. Spieki kwarcowe i kamienie naturalne. Falubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych.
We'll be right back.